Księga Ezechiela, rozdział 29, część pierwsza. W 10 roku, w 9 miesiącu, 12 dnia tego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko Faraonowi, królowi Egiptu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi. Te proroctwa przeciwko Egiptowi Ezechiel otrzymał wcześniej niż proroctwa przeciwko Tyrowi. W rozdziale 26 jest napisane, że otrzymał, a przynajmniej zaczął otrzymywać proroctwa przeciwko Tyrowi w 11 roku, pierwszego dnia 11 miesiąca. Te lata są prawdopodobnie liczone od wstąpienia na tron ostatniego króla Judy, Sedekiasza. Proroctwa przeciwko Egiptowi Ezechiel opisał w księdze po proroctwach przeciwko Tyrowi i innym miastom fenickim. Pewnie też objawił to, co Bóg mu nakazał Egipcjanom. Pewnie mówił im to, co tutaj napisał. Przemów i powiedz: tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, Faraonie, królu Egiptu, ty wielki smoku, który się wylegujesz pomiędzy odnogami Nilu, który mówisz: mój jest Nil, ja go zrobiłem. Faraon, przeciwko któremu Ezechiel wypowiada te słowa, jest potężny, wyleguje się między odnogami Nilu, czyli delta Nilu jest ośrodkiem jego potęgi, bo tam są najżyźniejsze ziemie i tam mieszka najwięcej ludzi. Ten faraon uważa, że stworzył Nil, czyli uważa się za istotę boską. Włożę haki w twoje szczęki, ryby twojego Nilu przylepię do twoich łusek i wyciągnę z twojego Nilu ciebie oraz wszystkie ryby twojego Nilu przylepione do twoich łusek i wyrzucę na pustynię ciebie oraz wszystkie ryby twojego Nilu. Padniesz na pustym polu, nie podniosą cię i nie pogrzebią. Zwierzętom polnym i ptakom niebieskim dam cię na żer. Bóg poprzez Ezechiela zapowiedział temu faraonowi, że wyciągnie go z Nilu, czyli będzie musiał opuścić te tereny nad Nilem i zostanie zabity, nie będzie pogrzebany, zjedzą go zwierzęta polne i ptaki. Te słowa są prawdopodobnie skierowane do faraona Apriesa, który panował w tym właśnie czasie, kiedy upadła Jerozolima. Różne wersje jego losu historycy podają. Jedna z nich jest właśnie taka, że podczas najazdu babilońskiego na Egipt został zamordowany przez konkurenta, który chciał go pozbawić tronu. I poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że ja jestem Pan. Nie byłeś niczym lepszym, jak tylko podporą trzcinową dla domu izraelskiego. Gdy wzięli cię w dłoń, zgiąłeś się i przebiłeś im całe ramię, a gdy oparli się na tobie, złamałeś się i spowodowałeś, że wszyscy zachwiali się w biodrach. Egipt był dla Judy złudnym oparciem. Judejczycy wierzyli, że Egipt im pomoże, ale Egipt nie wywiązał się z tych obietnic, które składał, i dlatego Ezechiel mówi, że spotka go to, co zapowiada. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sprowadzę na ciebie miecz i wybiję u ciebie ludzi i bydło. Ziemia egipska stanie się pustynią i ruiną. I poznają, że ja jestem Pan, ponieważ powiedziałeś: Nil jest mój i ja go zrobiłem. To spustoszenie i rabunek będzie dziełem Babilończyków. Ten najazd rzeczywiście miał miejsce. Ezechiel mówi, że to jest dla faraona taka lekcja poglądowa, że nie jest wcale istotą boską, że wcale nie stworzył Nilu i Nil nie należy do niego. Dlatego ja wystąpię przeciwko tobie i przeciwko twojemu Nilowi.
obrócę ziemię egipską w ruinę i pustynię, od Migdolu do Syeny i aż do granic Etiopii. Nie przejdzie przez nią noga ludzka, ani też nie przejdzie przez nią noga zwierzęcia. Będzie niezamieszkana przez 40 lat. Spustoszenie, które spowoduje najazd babiloński, będzie bardzo wielkie. Migdol prawdopodobnie leżał blisko Morza Czerwonego. Ostatni obóz Izraelitów, kiedy wychodzili z Egiptu, zanim nie przeszli przez Morze Czerwone, miał miejsce właśnie w okolicach Migdol. Syena to dzisiejszy Asuan. Także to jest duży obszar sięgający aż do granicy Etiopii. Ezechiel zapowiedział, że nie będzie zamieszkany przez 40 lat po tym najeździe. Przed obliczem Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana uniżmy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Przed obliczem Pana uniżmy się. 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 Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. 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 Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy.